Witajcie, z tej strony Husiek, ze mną oczywiście pan Dżingis i ruszamy w kolejnym odcinku Construction Simulator. Panie Dżingis, halo! Dzień dobry, jestem tutaj, jestem, już kończę ładowanie, ładuję. Aha, bo ty pojechałeś po co? Po te... Po płyty i materiał izolacyjny. Dobra, to tak. To tak. Pytanko tak, jedno zlecenia, aktywne zlecenia. Siódme, dobra. Płyta gipsowa i materiał izolacyjny. Później mamy zadowolenie betonu. Później generator. Właśnie, a później nam generator będzie potrzebny. Nie wiem. Sadzonki. Ten dar i sadzonki. Dobra. Słuchaj. To tak. To byśmy w sumie odstawili na firmę. Aha, kurde, z przyczepami się nie da. No ja się nie. Znaczy, bo my tą przyczepę wypożyczyliśmy, nie? Ja pamiętam? Bo to nie jest nasza przyczepa. To skąd myśmy to brali, tą fabryka ścian? Chyba tak. No to ją pasuje zwrócić. Dobra, to ja ją pojadę oddać w takim wypadku. Liczba firmy, fabryka ścian. Dobra. To jadę odwieźć. Dobra, ostatni ten ładuję już. No i tak, trzeba ten to wiadro do tego lania betonu trzeba będzie kupić, bo... Tam już chyba nie sięgniemy. No, tam już będzie problem, a dwa, chyba tym wiadrem polejemy szybciej. To zaraz. A, bo ja mam tutaj już fabrykę ścian. No, a ten odcinek oglądacie, moi drodzy, w piątek, a ja w tym czasie, jak wy to oglądacie, to ja jestem sobie na takim evencie organizowanym przez MSI. MSI! Jestem we Wrocławiu, w siedzibie MSI-a. Dobre to jest. Ja nie wiedziałem, że tym się... Wiesz co? Wiesz, jak nie wiedziałem? No. Tym HDS-em, czy tym żurawiem na tym, nie wiem, co się HDS nazywa. No, 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 tak. Ty wiesz, że ja tym steruję kierownicą normalnie? O, widzisz. No, patrz, teraz tym tu. O, widzisz. No, fajnie, nie? To jest ta kobita, to jej trzeba chyba zwrócić tą naczepę. Wysiąść na chwilę obecną, zabezpieczę ładunek. Pożyczony, dokładnie, zwróć, tak. Dobra, oddałem im tą naczepę. Składam podpory. Już tam się zaraz będę sterował do ciebie. Mam ochotę to zrobić. Co ma... Łup! Na co masz ochotę? A zjechałem sobie z takiego tego. Ty wiesz co? Tak? My mamy tą jakąś firmie przyczepę, nie? Tak, tam chyba nawet dwie stoją. To może na jedną bym załadował ten kurde cały no, ten lej i generator. Wydaje, że tak. Bo tam ludzie nam pisali, że możemy sobie właśnie takie coś. To ja od razu bym to wziął. Oj, nie tu. Bum. Pomyłka. Ale dobrze zabetonowane słupki przez nas. To się odbiłem od nich. Tu. Mana. Tu. Mana. Reklama była. Tak, była. Mana. Jedziemy. Tym pojedziemy, nie wiem, kurde. Dobrze, udało. To prawda, z wielką kolizją, ale to nic. Chociaż powiem ci, że wiesz co? Sprzedawca pojazdów, tak. Kupię teraz tą niebieską naczepę. Kupisz już ją do tego żurawia?
No, bo wiesz co, mam, ja mam 512 tysięcy kasy. Mhm. A ona kosztuje 30, więc teraz sobie już możemy na nią pozwolić, a tak to będę mógł zabrać, wiesz, rzeczy. Ty, albo naczepę burtową możemy zabrać. Do przewozu tych, ty, to ja to wezmę. Burtów? Tak, burtów. 25 tysięcy to. Ja już dojechałem tutaj, także ja od razu może wskoczę. Dobra, do, to ja podpinam do żurawia, to... nie? Tak, tak, tak. I wyładuję tak, tak. To. A po co? Robię. Bezpiecz. Biegniemy. Biegniemy do żurawia. Zaczepione, bo burty się powinny otwierać, nie? Tak, chyba tak. Muszą się jakoś... Wydaje bynajmniej. Tak. Mam to za... Dobra, otwierają się. Dobra, czyli teraz skład budowlany. Nie mam tu jest zbliżenie. I wezmę tam, mamy co? Generator i... Generator i ten do blania betonu wezmę, przywiozę. No. Będziemy już to mieć. Jest też elegancko. Ja już drugi ładunek, znaczy drugą paletkę biorę. Tędy przejadę. Może sobie wybrać drogę. Jest. Co za co? Mówię, że jest gorąco i ciężko pracować przy takiej temperaturze. A, no tak. Upał, lato w końcu. Wykończy. No. Zobaczcie, jak to szybko w ogóle mija ten czas, nie? Ale poważnie już. Dopiero wakacje, początek wakacji nie? były. Teraz już co? No tu co, jeszcze 3 tygodnie wakacji do szkoły. No. Jesteś bestia normalnie, nie człowiek. Czemu się śmiejesz? Bo oni muszą iść do szkoły, ja nie. No myśmy też kiedyś chodzili przecież. No tak, też się wyczymy, ale już nie chodzę. Jak to się mówiło za dany lat? Do szkoły matoły. Gdzieże... Latające ścierwo, no. Gdzieś się nauczyć. Pamiętajcie, niemiecki, angielski, matematyka i język polski. Wtorek, do 8. Ale, jestem ciul. Znaczy, dla mnie to się wiąże troszeczkę zwiększoną ilością obowiązków, nie? I duży generator tam mieliśmy, nie? No tak. Bo muszę właśnie dzieciaki odwozić do szkoły, Magdy do pora, nie? Ale tam. A, panu Dżingi sobie też się zacznie. No mówię, że... obowiązków będzie, więc... Możesz pić dziet. Pewnie do tego nie zapakuje. Co się stało? Wow! A mały problem może być. O, duże okno było, przeciągnąłem. Kipier, nie chcę mi się te... Duża wieżowy flap. Top, zaczep muszę. No. O. Teraz nie mogę nic zrobić. No, zawiesiło ci się przez chwilę, bo etap zakończyłem. To jest gorąco, teraz kurde, coś się tak, nie? No, czekaj, no przycięło mnie też teraz z domu.
jeszcze nie puściło. Nie puściło? No, puściło mnie. Uuu, ile lania. Czego chłopie. Nie mogę tego otworzyć? Co jest grane? Ile lania? Ty, ale nie mogę otworzyć tych, kurde. Chyba sobie tego rajda dopiero w zimę kupię, coś się wydaje. Nie będzie nic latało. To jest kran. Wiadłem. Ty, no przecież przed chwilą co otwierałem burtę bez problemów. Nie wiem, to popsułeś. O, ja pierdyle, daktyle. Podpory obniżyłem, nie obniżyłem. Naprawdę nie dosięgnę tym? Żeby to zalać? Ja już ten, że ja wypożyczyłem ten, tylko musiałbyś przyjechać tutaj na ten skład budowlany HDS-em, bo kurde to trzeba jakaś taka dziwna. Bo w sumie tak tu będziemy potrzebować haki. Ja i tak będę do HDS-u jechał, bo tam przecież będę brał kolejne rzeczy, nie? Do kolejnego etapu, nie? Prawda? No masz teraz dać betonem i ten... No tak, ale kolejny etap już jest, znowu muszę przywieźć coś. No tak, tak, no to muszę do mnie podjechać, bo ja już tu mam to, te rzeczy. Dobra, to... Do ciebie muszę jechać, gdzie jesteś? Na składzie budowlanym? Tak. Szukajmy Huśka, co? Gdzie jest Husiuś? Jest tu dobry skład budowlany. Wow, no to przecież się otwierało ten burt, nie? To jest nie zaznaczyło mi. Chcę tu jechać. No to jedziemy. Już tam za chwileczkę będę u ciebie. To za lipa. Panie prezesie. Teraz wam pokażę, jak się driftuję, bo już dawno nie driftowałem. Po cholerę ja kupiłem tą naczepę. Ja pierdziule. Nie wiem. Jadę do ciebie. Fa. Czemu nam się tak męczy? Muszę to zobaczyć, bierz. Jedź szybciej. Jedź szybciej, Dżingisku. Dżingisku, jedź szybciej. O. Kiedy? O. Będę to w piździe oddać. I... Odstawię tego i pojadę z tobą po prostu. Poczekasz na mnie w tym. No dobra, zaraz to już będę tam u ciebie. No, uno minute per favor, monsignor. Wow. Jak podporą, żeby się podsiąść. To jest jakieś dziwne. Jestem w składzie budowlanym. Cześć, bo ja zaraz jadę tą. Tą naczepę zwrócić, bo to jakaś lipa jest straszna. Cześć, bo ja muszę coś tu kupić. Znaczy tam jest kupione. Kupione? No tam stoją te. Ten generator i do ładowania. Chyba, że coś jeszcze miałeś. A nie, tutaj widzę generator. No. Załaduj sobie. Ja odstawię ten i zaraz tam przyjdę do ciebie, to wsiądę z tobą, pojedziemy razem. Tutaj. Ty samo też nie ładuje, czy ja muszę to załadować normalnie? Tak. Dobra. Co za gówno, no? Ej, nie nerwuj się. Boli lipa straszna, kurde, to niby się otwiera, a później się nie otwiera, tak jak pierdziaszenie kotka za pomocą młotka. Dobrze, że to w ogóle uniosę.
tam potrzebny. What the fuck? Dziecko, weźcie tu kiczowną naczepę. Siedziba firmy. Dobra, tego nie będziemy potrzebować. Po co tam taki generator? No nie wiem właśnie. Że sobie z centów i tutaj ma być pan Dżingis. Jest Dżingis. Hop. Cześć. Siedzę koło ciebie. Ciut wyżej. Ja jeszcze muszę cię zabezpieczyć ładunek. Elegancko. Dobra, zabezpieczony. No dobra. Jest zabezpieczony. Kurde, ciężko to. No. Co powiedzieć, że backspace, że można ten. A, widzisz, no. Tu się składało szybciej, tak. No. Tam to niby wynalazłem ostatnio i zapomniałem o tym. Dobra, idziemy no na plac budowy, tak? Ojej, jak rzuca, kurde. Dużo musi ten generator ważyć. To pewnie waży. Nie wiem gdzie. Może czekaj. Nie mogę dostarczyć pojazdów z ładunkiem. To fajnie. Chcę sobie znaczyć po przejazd. No to jadę. I na czerwonym. I sru. Ja nikogo nie widziałem. W ogóle nie widziałem, że to jakieś czerwone światło było. A. Wypierz się. Mandatów ci się nie chce płacić? Co? Mandatów ci się nie chce płacić? No właśnie, no dokładnie. Dobrze, tu mandatów nie ma. Ja pierwszy, ale byśmy nałapali. Sądzę, żebyśmy nic nie zrobili. Firmę byśmy musieli zamknąć. Byśmy byli ciągle na minusie. Ale mamy 526 tysięcy, kurde. A ja mam 160. Jaka maniana? Ale zobacz, jak tu ładnie teraz. Bez niczego, no. A. O, jak się ładnie zielone zmieniło. No, wiedzą, że to durny jedzie za kółkę, bo lepiej mu dać zielone. A to jest 50, on prawie stówkę ciągnie. Dobra, to. Zamiast. Czyli teraz sobie, teraz jest zlanie betonu, tak? A gdzie tą beczkę się stawia? Tam się ten, tą beczkę ja na lewo. Ja się podciąga pod tą, pod betoniarkę, nalewasz, napełniasz i bierzesz do góry i wylewasz. I rzucasz do góry i zlewasz, tak? No. Wiesz, jak się ładnie zmieściłem? Pięknie. A generator gdzie? Nie wiadomo gdzie. Czy nie wiadomo. Dobra, to bezpiecznie, ja wezmę ten, zaraz tam rzucę. Poleję trochę, polejesz ty trochę. Zobaczymy jak się leje. Chyba się zablokowałem. Jak mam teraz pojechać? Backspace? Do tyłu, nie do przodu. Do tyłu się da.
Ra. Backspace, dobra. Łatwiej. O, jest dobrze. Odum. Tak było się zblokowało, nie? No. Już w żurawie? Tak, już obniżam tutaj. Może odbezpieczyć to. Nie, może normalnie wjadę wreszcie. Coś zrobię normalnie w tej chwili. No dobrze jest, dobrze jest. Chodźcie. No i już jesteś, tak? Tak, lewituję na to. F. I odbezpiecz. F. Proszę. Dobra. Ja idę teraz do betoniarki, będę ci nalewał beton, nie? No musisz tutaj podjechać betoniarką, no. I w którym miejscu? Nie sięgniesz tam? Wiesz co, zobacz. Dobra, to podjadę. No jeszcze się zmieszczę. Zobaczymy sobie ten. No, cofaj jeszcze tutaj. Ty zostawiaj tam, bo ja już otwieram ten już bździka, nie? Niekoniecznie. Czekaj. Jest, tak? No. Doleję. 37% mamy tu. W tej chwili mam 6 lat. 20%? 40%? Dobrze, powinno wystarczyć tego betonu w tym. 60%? A ja mam 23%. 80%? I stop! Proszę. Oj! Cięższe się zrobiło, nice! Jak tylko ja nie widzę. Mogę zerknąć. Podejrzewam, że X-em. Rozpuścik. O, i... Laj. Wow, ale żeś machnął tym. Z budynku się leje. Spokojnie. Nie marnuj towaru. Halo! Dzień dobry pani! Widzi pani? Ja mogę pani załatwić po taniości metr kwadratowy tu. Chce pani? Razem otworzymy sobie tą agencję. Mi się jak najbardziej nadaje do pracy w niej. Anka? No, będzie pani robiła kawę. Powątpię, czy będzie miała pani klientów. No idź tam, kobieto, z powrotem, dom ci chcę pokazać, nie? To za wredna mowa. Szkoda, że to nie ma tak jak w GTA 5, jak ci nie gada. Poczekaj, sru jej w pyski tyle, nie? Jak tam lanie? No, już w miarę. Ja mam przywieźć w następnej turze. Jak mi będzie tak lało jak teraz, to kurwa beton! Ważnie? 64% mam. No ile zalałeś, bo ja nie widzę stąd. Niewiele. Fajnie. Masz pasek postępu. A no widzę. 50% betonu. Gdzie mam wyładować? Nie wiadomo, gdzie ten generator wyładować jest. Nie wiadomo. Bo bym go wywalił i jechał po sadzonki, nie? A jak bym go na ulicę postawił na początek? Dlaczego? Później byś go wziął przecież tym, nie? Po co w ogóle ten generator ma? Autentycznie nie wiem, czy nie byś musiał jechać po betum. Weź, nie denerwuj. 34% mam. No dobra, no to jeszcze wylecisz tutaj, ja ci załaduję jeszcze 100, to jest mniej więcej, no może starczy. Chyba, żeby nie starczyło.
Bo jest też taka ewentualność. To też może być. Jestem. Jak? Czekaj, ty przecież o podpórnie ten. Patrz, ja mam lewitującą ciężarówkę. A jesteś w betoniarce jeszcze betonu? 30 parę procent. 20 parę, 20 okay. parę. Teraz ci powiem dokładnie. Będę tylko. 18%. To powinno ci wystarczyć jeszcze na jedną beczkę załadowanie tyle. 4%. To już dawaj, z powrotem jeszcze szykuję. 1% skończyło się. Dawaj, 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 na dół. Może na balkony. Pobijasz balkony. Cofnę, dobra. O, opłaty miesięczne przyszły. Dobra. No, cofam. Mhm. Leję. Lej, lej. Leję. Beton. Nie śmieć się chyba 18% prawie 100 u siebie. Jak mi się wydaje. Mam 50%. 50%, 70, 80, 90, już nie mam. 92. Koniec. Dobra. Powiedz, że leje się dokładnie tak samo jak z tego. Tak? Nie ma różnicy? Nie ma. Nie łatwiej się steruje? Daj. Da. Mi się wydaje, że może łatwiej się steruje, bo tak jesteś bezpośrednio nad. Znaczy no w sumie tak, no jest łatwiej, ale... Szał nie ma. My coś mamy wspólnego z tym skakaniem. To jest z Minecrafta po prostu jest. Tak. Jak biega, to się skacze, nie? No. No i X-em no, sobie lejesz. X-em, tak? No. To X. Dupa ten. Przecież nie możemy dać generatora na ulicę, bo tam go nie dosięgnę tym. Żurawie. O, dobrze ci idzie lanie betonu. Kontynuować? Tak? Nie? Nie, nie, no już no nie. Kończmy to. Dobra. Oczyść teren budowy, pojemnik na beton. Weź go sobie wypierdziel. Mówisz? No, o ile da żadę nam gdzieś dalej rzucić, to go wyjeżdżasz po prostu. No właśnie to chcę zrobić, czekaj. No, elegancko. Człowiek sukcesu. Aż. Na dachu go zostawiłem obok. Tylko wiesz co, mi się wydaje, że my chyba musimy go kupić. Gdzie ten rozładować ten trzeba? Nie widzę na górze nigdzie. Jest tutaj pokazane, ale gdzie go trzeba rozładować? A tu na dole. Widzę. Tu ci podjadę. I na dole. To, stoi ciężarówką. A hołków nie. A tu. No. Załaduj tego, a z powrotem mi wrzuć tutaj tego. Beczkę? Beczkę, no. No na dachu jest obok na budynku. No tak, ale my musimy sobie wziąć do firmy, nie? Nie może... I się tam nie ukradnie przecież. A no w sumie na razie sobie może leżeć, nie? Jak to mam? O!
No, no elegancko. A gdzie ten agregat zniknął? Ja mogę wiedzieć, że oni go tam dali. Razy sadzonka cisa ze szkółki? Czy razy darń? Tak. Jedziesz po to? Koniec mojego tego. Koniec bloku? Mogę jechać po to, no. Chciałeś tą beczkę, nie? Żebym cię zabrał. No to, ale to tak. No masz wziąć tą beczkę. To wiesz co, to ja podjadę do tego, do żwirowni, załaduję sobie tego. Chociaż nie, w sumie nie mam już lenia betonu. Nie, to już chyba koniec, dawaj zobacz zresztą. Wydaje, że zbliżamy się do końca. Do zlecenia. Już ci mówię. Nie, to jest ostatnie. Bo właśnie drzewka. Dobra, już, to nie? Słuchaj, to ja odstawić tą. Dobra, mam to. Będę odstawić tą. Odstawię pompę i odstawię betoniarkę na firmę. No dobra, a tą beczkę gdzie załadować? A kurka zostaw ją na razie tutaj na chodniku. Dobra. A będziemy po prostu wracać już do bazy po skończonej robocie, to się ją weźmie. Dobra. A to jedziemy betoniarką. Dobra, złożył się. Wykorzystałem właśnie backspace'a. Elegancko. Więc ja teraz biegnę po te sadzonki, nie? Mhm. O, i widzę, gdzie nawet wyładować trzeba. Ojej. Ej, Karura, ty... I Duś? Halo? Co? Widziałeś to? Co? Już pojechałeś? No, pojechałem. Zobaczę sobie, jak ten, jak przyjadę. Dziura taka obok domu jest. Z rurą w środku. A, widzisz. Dobra. Jedź po sadzonki. A to... gdzie tu jest szkółka leśna? Tu jest startak, to nie to. Tu jest żwirownia, to też nie to. No tam się tepnij do szkółki leśnej. No, właśnie, czego ja nie myślę, bo gdzieś tym samochodzikiem mogę. No. Szkółka... Szkółka ogrodnicza, tak? No chyba tak, czy szkółka leśna, nie wiem, jakoś tak. Czekaj, siedziba firmy, skład, szkółka, tartek, żwirowni, nie ma szkółki ogrodnicza, dobra. 304, oczywiście mam cholerę kasy, nie oszczędzam, mam, dobra, jestem już. Okej, okay. Plac budowy. Kochany, pojechać. Dobra, i co my mamy wziąć, zaraz zobaczymy przy niej. A tu takie duło. Tu. Muszę zobaczyć jeszcze na tej zlecenia. Zlecenia. Dziesiąte. Trzy sadzonki nasza... cisa i trzy darnie. Taka nasza kurde pierwsza, taka duża jebutna budowla. No, musimy to opić. A? Ja będzie wichowe tutaj. Trzy darnie. O, elegancko. Patrzcie ludzie. No, powiem ci, że ładny bloczek. No, a widziałeś tą dziurę tam w środku? No widzę właśnie, no, patrzę na nią. No tu też na ostatnim piętrze będą widoczki. Chociaż jeżeli jest mieszkania, no to w sumie tutaj, o, na tym pięterku. Jeżeli sobie wyjdziemy, tu gdzieś będzie ten balkonik, o, jest balkoniku, no. Fajne widoczki. Dobra, składamy podpórki. Już kończymy zaraz, jest ostatni. Jest, miało być pół godziny, ale oczywiście już nie was nie zostawimy z tym, więc musimy dokończyć. No już to dokończymy dokładnie tą misję. Jehej! On to jest mocarny. Ale kurde, aż będzie miło przejechać koło tego. No a co ty myślisz? To sobie będziesz potrzebował jeszcze żuraw, czy już nie? Nie, no tylko mam wyładować już tą. I tą musimy zabrać, prosić do rura z HDS-em, i tą darń, nie? Dobra, tylko nie wiem, czy tutaj... Nie, chyba nie można oddelegować tego. Nie wiem, wiesz?
Zresetuj pojazd do bazy. Tak. Dobra, żurawia już nie ma. Nice. Już zabieram pompę. Kurde, żeby to się szybciej, kurde, chciało tylko ten... podać, nie? Aj, nastawiają tych znaków. Zbliżę się bliżej. Dobra. Jadujemy tu w pompie, jeszcze mamy betonu 100%. No, też nam troszeczkę starczy. Kurczę, bych... No, to już pompa trochę też widać się przechowuje. Całkiem nieźle. Mhm. No przecież miałem ostatnio chyba jedną taką kondygnację bez żadnego podpinania wycięcia tej betoniary, no. Ale by się tutaj wyłapali mandat. Ja pierwsze, ops. Cieszę się, że w tej grze nie ma. No, cieszę się. Cieszę, że nie ma zniszczeń, nie ma mandatów. Byłoby naprawdę lipa. Kurde, no jak troszkę to się tak jedno postawiło tak bliżej, drugie tak dalej, no i tego nie jestem w stanie rozkminić. Okej, okay, jestem w tym. Dżingis musi być tutaj. Ja to tak dziwnie teraz to... Cześć, muszę tego zmieścić. Zobacz, jak położyłem ładną paletę. Nic. Leży to leży, nie? Jak leży, to leży. Po co drążyć temat? Nie raz trzeba podrążyć. Ach, to ja sobie wyprostuję łapy. O! No, jeszcze troszeczkę. To jest niedoładowane. Co 10:15. No, to normalne w naszym przypadku. Niczym mnie nie zaskoczyłeś. Ogólnie krótszy dzień. Co 10:15 tam ciemnica cholerna na polu. No to już widać, no to już przecież nie idzie ku temu, że ma być dzień dłuższy, nie? Kicha. Chyba. W październiku zmienią kurde czas. Będzie o godzinie 16:00 ciemno, jak ja nienawidzę tego. O! Kurde, jak otóż fajne szklarnie mają, dopiero teraz zobaczyłem. No. Może tam hoduje jakieś pomidory? Widzę, że jest sezon drzew bardziej, wiesz? Tropikalnych? Tak jakby. Już się to poszło. Kurde, patrz, skończyliśmy taki blok, ale to będzie normalnie widok. Powinniśmy w takich blokach, co budujemy, dostawać mieszkania. No, ale zarobię, powiem ci, że zacny. 700 000, nie? No. Dobrze było wziąć taką robotę, bo jednak stać nas na coś więcej. No ale długa, długa, no ale opłacalna, no to tak. Normalne. Nie załadować. Ty jesteś ze mną tutaj, czy nie? Tak, tak, jestem. Zaraz ci zabezpieczę towar. Jak nie postawić? Okej. Ja backspace'uję od razu, bo nie zamierzam tego składać, to składamy. Co znaczy trasę? Zaznacz mi traskę, tak. I jedziemy.
Powinieneś widzieć traskę? No właśnie, nie widzę traski. Nie widzisz traski, no to dupa. No to... Już do pilota robił? Tak, tak, tak. No tutaj w prawo. Dobrze, to wyjeździe w prawo. Poczułeś coś, Kuciek, bo on z twojej strony uderzył? Nie, nie, nie. Tutaj prawo. A prawo... Cały czas prosto. Prosto. Priama pan, tak? Priama. Tak. I na najbliższym skrzyżowaniu skręćmy w prawo. Połowczy. Kręć w prawo za 300 metrów. Tak. Lewy jeden. Nie ciąć. Nie, no to ja tu nie, to ja tylko driftuję, jeżeli już. Tam, tam. Prawy dwa. Długa ta droga jest. Dirta nagram. Ty nagrasz? Dirta. Jakiego dirta? Dirt Rally. Co to jest? Co to? No, Colin ma grę, że dawny Colin. Znaczy tak, a co takie randomowe czynienia na kierownicy? W prawo? Tak, w prawo. Jak teraz? Tutaj będzie lewo. I ponownie lewo, przez most. I prosto. Ale ja tu kurde driftuję. Prosto, ile fabryka na da? Na drugim skręcie skręcimy w lewo. Na pierwszym. Na drugim prosto dalej w lewo. Tak. Coś pojebałem, ale dobra. No dobra. Prosto. Prosto, dobrze. To. Na następnym skrzyżowaniu w prawo. Na najbliższym, gdzie się da skręcić. Patrz, no, widziałeś, jak mi wyjechał? Ja nie widziałem. O, skuba, nie widziałeś. W czerwonej furgonetce? No. To robimy go. O ten, o ten, o. Wredna małpa. No wyjechał mi spod porządkowany. Prawo, prawo, skręć w prawo. Prawo. Jestem. Nie w sygnalizator, w prawo, w prawo. Za ostry był drift. Dobra, dalej jak? Prosto. Prosto. Na drugim skrzyżowaniu w prawo. Tory, tory. Na drugim skrzyżowaniu w prawo. Pierwsze skrzyżowanie. I też dam do drugiego skrzyżowania. Skręć w prawo, prawo, prawo. Proszę, nie mogę dzisiaj wydriftować dobrze, no? Co jest? Halo? No halo. O, 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 o. Po lewej znajdziesz nasz nowy blok. I nasz nowy blok. Dobra, dotarłeś do celu. Prowadził cię twórca YouTube'owy Husiek. Na razie, bo tu mamy do wyładowania. Progu. O, tam. Właśnie tam. Tam, tam. Tam, 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 taram, tam, tam, taram, tam, tam. Tylko się nie spierdzie z tej górki. O, perfecto mundo. Tak, tak, rozkładaj te podpory. Pyk. Odbezpieczony masz ten. Dobra. Bierzemy się do wyładowywania ostatnich 6 palet w tej budowie. Normalnie robota zakończona. Wreszcie, no ale kurde, 3 odcinki trwało. No, ale patrz, jaki blokiem. Nie było jajców z tym. Czyli tu mamy ogólnie na pewno wszystko. Tych, 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 pięknie. Najdłużej nam zeszło z etapem pierwszym. No.
Czyli ubijanie. Później, no bo my nie umiemy później etap piąty. Ze ścianami. Później etap trzeci, zalej betonem. I hop. Pięknie. 5. Przygadajmy się, jak tu Gingis będzie operował HDS-em. Można operowaniem nazwać. Jeszcze bierzmy się i zabrać to wiadro. Na beton. Ale o tym, że HDS powinien działać szybciej. Strasznie wolno obraca. Ale wiesz co, ciekawy jestem, czy w warsztacie są jeszcze jakieś inne pojazdy z HDS-em i czy jeżeli ja bym je zasubował i ty, to czy byłyby one dostępne, nie? No właśnie nie wiem. To będzie to obadać. By było dobre, to co mówisz. No. Jakieś, nie wiem, HDS Turbo czy coś. Jeszcze 4 sztuki. Mamy się pół metku. No, bardzo powoli. Pięknie. I ostatnie. To czas na wypicie czarnej wody. Zresztą to siadaj ty rozładowuj trzy ostatnie, o. Kurde, chciałem się napić czarnej wody. Ja się wody też napiję. Proszę bardzo, daję. Dobre ręce, mana, DSM. A niech to. Ja się teraz też po stronie popatrzę, o. Wezmę moją wodę. O. A już myślałem, że nic mnie dzisiaj czekać nie będzie. No, na pewno, chciałbyś. Za lekko? Nope. No. Leci kolejno, zobaczcie, jak tam skoro. Drzewo to byś mógł od razu im do domu potem wsadzić i tyle by było z bani, nie? Nie wiem, skąd taka dziura się tam zrobiła z tą rurą, nie? Właśnie nie wiem, bo myśmy nie wykopywali w sumie, nie? No nie, ani żeśmy też żadnej rury też tutaj nie wwodzili przecież, żadnych pewnie rur. Pewnie jakiś podwykonawca może. A ile od nas ściągnął? Pierdol wie. Łodziejskie. O, już widzę przedostatnia. Dokładnie. I ostatnia. Tak, ostatnia i piękny. Ostatnia paleta i zaraz będziemy podziwiać to, żeśmy tu stworzyli takiego. Żeby tak stanę na rogu, tylko bez głupich komentarzy. Pod latarnią. Pod latarnią. Ile za godzinę? Nie stać cię. Ile za godzinę Gingisowego miziania? Nie stać cię. Ja mam 727 tysięcy, no gdzie tam nie jest? 222. Tysiące? Spa. To będzie kilka razy. Prawie mamy kurde ten. Bańkę we dwóch. No. Para. A. Dobra. Oczyść teren budowy ciężarówkę z żurawiem. Zabieraj żurawie. O.
O, przecież mogę. O, jest. 7000 30192 punkty. Ale pięknie. Patrzcie. Wy to dowidzicie? Czy wyście to w ogóle jesteście świadomi tego? Zobaczcie, jakie. Patrzcie. Anteny satelitarne, zobaczcie. Balkony. Klatka schodowa. Nie można wejść do niej, bo nieczynna, no pewnie nie ma katorów w domu. No jest super. No ale. To bajka. To żeśmy wybudowali. O kurde, znowu coś przyleciało do mnie. Możesz mnie nie chcieć przyjechać? Nie, tutaj jednak tak, kurde. Mocarz. Mi się otwiera burty. I? Mogę. Ty? No. Działa. Bo to kierowca może otworzyć. Poczekaj chwilę. Chcesz tam wskoczyć? No. Kurde, nie mogę wejść na kierowcę. To byś musiał zabezpieczyć to. Chciałem tam być w środku. Halo. Zabezpiecz, panie Jingis. Dobra, no. Wsiadaj, panie Jingis. Już. Chory. No i ktoś mi powie, że my nie jesteśmy zdolniacy. Patrzcie, jaki blok. Patrzcie, jaki blok po prostu. Możecie sobie teraz zrobić screena, proszę, jak chcecie. O, elegancko. Elegancko. Dobra, do domu jedziemy. Na imprezę. Na imprezę. Ja mogę. To. Aha, nie mogę. Damoj. Ja proszę ciebie i zawieź mnie damoj. To jedziemy. Patrzę się pięknie prezentuje ten blok z daleka. Kurde, nasza robota, nasza robota. Najładniejszy tutaj. Myśmy to postroili wszystko. Jasne, że tak. Już zaraz w firmie i idziemy na imprezę. Prysznic, te sprawy i impra. Anka ma być. O! Dzwoniła do mnie. Dzwoniłem. Weź go, wykop jeszcze dalej, no. Coś się nam popsuło z ciężarówką, bo przecież... Cząż. No to ja też czasami mam, jak jadę z tobą. Patrz, double kill. Ble! Double. Double kill, dobra. A tu ci jeden uciekł. A, zmienił site na B. Ty, tam był ten. No. Tam był, kurczę, bazar. Jedzenie znowu? O, no dużo mocy. Dobra, czuj tam pod prąd. Jak nikt nie widzi. O, jest firma. Coraz bliżej do naszej. Wiesz, że zacząłem poznawać to miasto? No już tak się. Zaczynamy się orientować, nie? Pieca. No. No dobra, no to cóż. Dziękujemy. Siadłem. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Construction Simulator, czyli dwóch najlepszych YouTube'owych budowlańców. Grubasów w jednym. Musimy tą małą koparkę sprzedać i tamtą małą tą no, w sumie czepę. Tak. A my jesteśmy grubi budowlańcy, więc tutaj grubiańskie budowle się budują. Dokładnie, a za to najbardziej wytrzymałe, wiecie. Dokładnie. Nic przez ściany nie słychać. Pamiętajcie, słuchajcie o łapce w górę, o komentarzu, okay. O subskrypcji kanału, co byście byli na bieżąco i nie przegapili kolejnych, przyszłych, jakże przezajebistych i cudownych, pysznych się szukaj. Z Jingisem. O, dzięki, to jest w krzaczkach, he? Znalazłeś mnie od razu. Nie podglądać. Nie podrzucaj mnie tak! Huciek, zostaw spodnie! Pamiętajcie, że gry łączą nawet z pokolenia. I do kolejnego razu. I odwiedźcie nasze sklepiki na przykład, jeszcze jak chcecie. Dokładnie, macie linki w opisie. Linki w opisach. Także trzymajcie się. Na razie. Pa. Cześć. Pa. Yo.